Aniela Dąbkowa przez całą mszę ogląda się na drzwi. Spektakl dyplomowy to zawsze święto i szczególne wydarzenie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Tym razem studenci czwartego roku zapraszają do obejrzenia nieskończonej historii Artura Pałygi. 6, 5, 4! Idźcie w pokoju Chrystusa! Gdyby miała, gdyby tylko miała sprawne nogi! 3, 2, 1! Wybiegłaby! Reżyserem spektaklu jest Maria Żynal, studentka piątego roku kierunku reżyserskiego. Nieskończona historia to jej reżyserski debiut. Cały zespół, który pomagał nam w realizacji, to są też ludzie młodzi i też jest to jakaś taka świeża praca. Mamy dwójkę kompozytorów, jest taka specyficzna sytuacja, bo za warstwę elektroniczną odpowiada Adrian Jakuć-Łukaszewicz, a za oprawę muzyczną, która jest generowana powiedzmy na żywo przez studentów, czyli są to różnego rodzaju śpiewy, rytmizacje, granie na różnych przedmiotach, instrumentach, odpowiada Magdalena Mioduszewska. Ruch sceniczny opracował Tomasz Graczyk i to też jest jego debiut w tej dziedzinie. Jest choreografem i aktorem, a pierwszy raz w taki sposób przygotowuje. I bardzo ważna rzecz, jak to w teatrze lalkowym czy w teatrze ożywionej formy, scenografia, kostiumy, formy. Ewa Woźniak, scenografka, już troszeczkę bardziej doświadczona od nas, ale ona się tym w naszym spektaklu zajęła. Wiktoria Dwornicze, Wiktoria Dwornicze, Wiktor... Chór śpiewa? Skąd w mojej kuchni chór? To chór gregoriański. Oj, w dodatku gregoriański. To skąd w mojej kuchni chór gregoriański? Z radia. Z radia. No, ale w każdym razie, jak już się obudziłam, to pójdę do ubikacji. Jest to dramat współczesny, więc troszeczkę coś, co dosyć rzadko się nam tutaj zdarza w Akademii Teatralnej. Najczęściej jest to innego rodzaju repertuar, ale tym razem mamy 14 bohaterów, 14 postaci, każda ze swoim własnym problemem, każda złapana w jakimś swoim ważnym i specyficznym momencie życia, a takim punktem wywoławczym dla tego wszystkiego jest moment śmierci. Mamy mieszkańców, bohaterów, którzy gdzieś się znają, gdzieś się kontaktują, są we wspólnym takim świecie, troszeczkę zawikłanym, mieszkają w jednym domu, w jednej kamienicy i w tej kamienicy umiera starsza pani. I teraz mamy reakcję tych wszystkich ludzi, albo właśnie brak tej reakcji na takie zdarzenia, czyli w zasadzie to jest jakiś punkt wywoławczy nasz, taka konfrontacja z informacją o śmierci. W nieskończonej historii gram młodą kobietę w ciąży, Magdę, która jest w 8 miesiącu. Będzie przyszłą mamą samotnie wychowującą swoje dziecko. I w sumie najważniejszy wątek mojej postaci to chyba wszystkie bodźce ze świata zewnętrznego, którymi jestem atakowana. Przygotowując się do roli musiałam dużo czytać o diecie dla kobiet w ciąży, o różnych przesądach, o kobietach w ciąży, co powinno się robić, czego się nie powinno. Pusta ulica! I cicho jest wszędzie! Mgła! Bóg wie, co tu teraz będzie! Gram postać Jakuba. Jest on sąsiadem głównej bohaterki Wiktorii Dworniczak. Moja postać jest nauczycielem, inżynierem. Jest to postać dość skryta, introwertyczna, która w dość nietypowy sposób reaguje na wieść o śmierci swojej sąsiadki. Jest to postać, która szuka odpowiedzi na temat śmierci, życia i otaczającego nas, że tak powiem, rytuału przejścia. Śniło mi się, że jestem jedynym człowiekiem na ziemi. Początkowo było cudownie, ale później zdałem sobie sprawę, że nie będę miał kogo pochować. Kradłem ze sklepu owoce, warzywa, układałem z nich ciała i dbałem, żeby nie gniły. I nagle wchodzi mamusia i mówi: Józik, Józik, a ja mam nadzieję, że ty dbasz o kwiatuszki, mamusi. Postać, którą grałam, jest to postać Agnieszki. Jestem żoną Andrzeja, kierowcy karetki. Jestem
Jestem lekarką, która w momencie śmierci głównej bohaterki zaczyna się zastanawiać nad tym, czy to, o czym mówi, to czym się zajmuje, w ogóle ma rację bytu i czy to jest prawda. I czy jest jeszcze coś poza tym? Jestem na sali operacyjnej, masuję serce, ściskam serce, pacjent umiera. Żyć dalej oznacza wciąż dalej od niego. Byle nie wyszedł o kołysce. Paweł, śpisz? Nie. Śniło mi się coś głupiego. Zawsze się śni coś głupiego. A tobie coś się śniło? Nic mi się nie śni. Ten spektakl można będzie zobaczyć jeszcze w grudniu kilkanaście razy w Akademii Teatralnej. Później prawdopodobnie w styczniu. W tej chwili jeszcze terminy są ustalane na bieżąco, także zapraszam na stronę szkoły teatralnej www.atb.edu.pl i w zakładce Teatr Szkolny Repertuar znajdziecie Państwo terminy wszystkich spektakli, na które serdecznie zapraszam.